Cześć. W tym filmie sprawdzimy sobie, jak działa według mnie bardzo ciekawa funkcja dodana w nowym oprogramowaniu do kamery Anke C800. Testowałem tę kamerę w tym filmie. Link na dole i u góry ekranu. Upgrade oprogramowania tej kamery wyposaża ją w funkcję odróżniania alarmów z wykrytego ruchu i potrafi inteligentnie odróżnić ruch człowieka oraz, co jest dla mnie dużym pozytywnym zaskoczeniem, ruch pojazdu. Na początek ściągamy sobie oprogramowanie do naszej kamery ze strony producenta. Następnie możemy je wgrać z poziomu menu kamery w przeglądarce lub kopiujemy sobie na przykład pendrive i spróbujemy zrobić to za pomocą rejestratora firmy Anke, do którego akurat mam tę kamerę podpiętą. Wgranie oprogramowania trwa dosyć długo, więc bądźcie cierpliwi, ponieważ wyłączając zasilanie w trakcie aktualizacji może uszkodzić kamerę. Po zmianie oprogramowania w ustawieniach zdarzeń kamery C800 pojawiła się opcja detekcja celu, osoba i pojazd. Zostawię zaznaczone obydwie opcje, a czułość zmniejszymy sobie na 20. Teraz wygeneruję trochę ruchu i zobaczymy, jak kamera poradzi sobie z odróżnieniem człowieka i pojazdu. Pojawiło się sporo alarmów z detekcji człowieka oraz kilka z detekcji pojazdu. Powiem Wam, że wynik momentami totalnie mnie zaskoczył. Głównie chodzi mi o przypadki, w których odległość obiektów od kamery wynosiła około 60-70 metrów i do tego kadr nie był dość przejrzysty. Pomimo tego ruch został zauważony i poprawnie zweryfikowany. Zobaczcie. Tutaj mamy człowieka w odległości 60 metrów od oka kamery, a tutaj samochód w dużej części zasłonięty bramą w odległości około 70 metrów. Na początku pomyślałem, że to jakiś fałszywy alarm. Dopiero nagranie w pełnej rozdzielczości ujawniło, że rzeczywiście jest tam ruch pojazdu. Po przejrzeniu wszystkich nagrań z wykrytych zdarzeń nie stwierdziłem ani jednego fałszywego, więc uważam, że algorytm, który odpowiada za analizę obrazu, jest naprawdę dobry. Jeżeli posiadacie już taką kamerę, to warto zaktualizować jej oprogramowanie, a jeżeli poszukujecie dobrej kamery, która pozwoli Wam precyzyjnie posegregować i wyeliminować całą masę zbędnych alarmów z wykrytego ruchu, to warto się nią zainteresować. Link do oferty umieszczam pod filmem. A teraz losowanie zwycięzcy konkursu ogłoszonego w ostatnim moim filmie. Prawidłowa odpowiedź brzmiała Night Chroma. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Wszystkie odpowiedzi były poprawne, a zwycięzcą jest Biggest Giak. Zwycięzcę proszę o kontakt na ten e-mail w celu ustalenia szczegółów wysyłki nagrody. Na koniec chciałbym przeprosić za tak długie oczekiwanie na ten film, ale niestety siła wyższa, związana z moim zdrowiem. Być może mój głos zdradza, że nadal do pełni sił, jeszcze mi daleko. Na tym kończę. Do zobaczenia. Cześć.